Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i w dzisiejszym odcinku ponownie jesteśmy na wariatkowie, ponieważ teraz te rzeczy, które się dzieją tutaj wokół całej tej sytuacji, totalnie mnie przerastają i no nie wyobrażam sobie po prostu nie nagrywać teraz o tym, skoro tutaj jest tak gorący temat. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, więc uważam, że warto i tyle po prostu. Przechodzimy do odcinka, bo nie jestem w stanie powstrzymać swoich emocji, więc słuchajcie, jesteśmy oczywiście w moim tutaj domku tradycyjnie i słuchajcie, w tym miejscu tutaj były dwie mapy, ale postanowiłem zrobić specjalne miejsce, które poświęcę właśnie na tą całą sytuację, na tą, wiecie, jak mają tacy agenci, taki agent 007 ma taki, wiecie, jaką bazę swoją, ma tam jakieś kartki, jakieś wszystkie rzeczy dotyczące jakichś spraw i tak dalej. Tak ja postanowiłem coś takiego zrobić. W ogóle dzisiaj mój fryz to jest totalnie rozpizgane na wszystkie strony, nie zwracajcie na to uwagę, to nie ma totalnie żadnego znaczenia. W każdym razie, patrzcie, tutaj jest drabina, która prowadzi na górę i w tym miejscu zrobiłem swoją bazę. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tutaj mam, tam mam wszystkie dowody dotyczące mojej byłej dziewczyny w Minecraft, dokładnie Milki. I zobaczymy zaraz, przeanalizujemy to wszystko i dojdziemy do tego, co jest najważniejsze. Ale zanim to, to chcę wam pokazać całą tą bazę. Tutaj mi się suszą jakieś grzyby, jakieś inne rzeczy, nieważne, to nie ma znaczenia. Tutaj mam skrzynkę po prostu na jakieś swoje narzędzia, akurat mamy ze sobą. I mamy tutaj zbroję, stojak na zbroję, bardzo fajny. Tutaj... Tu jest szampan, który będę pił, jak się cała akcja uda, jak po prostu zakończę całą sytuację i będę szczęśliwy, to jest szampan, który właśnie, wiecie, szampan wylewa się, wiecie, i będę pił, nie? Tutaj hot dog na jedzenie, creeper cola, najlepsza, oczywiście, fajna. Tu mamy ender chesta, z którego wyciągnąłem ten, wiecie, co tam włożyłem jakiś czas temu, nie wiem, czy to było na moim odcinku, tak, chyba było na moim odcinku. Tutaj wyciągnąłem stąd pierścionek, który miałem właśnie na ślubie z Milki i on jest właśnie w tym miejscu tutaj i to jest właśnie ściana, która jakby ma wszystkie dowody dotyczące właśnie tej całej sytuacji, tego wszystkiego. No i począwszy, że jest głowa Milki, którą znaleźliśmy właśnie tutaj w tym, jak to się nazywa, w tym więzieniu, to tak, najpierw znaleźliśmy Slendermana, w sensie dokładnie to, tą jakby świątynię Slendermana, której jakby nie dawałbym jej tutaj, gdyby nie fakt, że w poprzednim odcinku odkryliśmy, że w niej aktualnie ma jakby bazę moja była dziewczyna, więc wydaje mi się, że może to mieć znaczące, duże znaczenie właśnie tamto miejsce, więc dlatego ono jest tutaj. Tu jest książka, którą znaleźliśmy w sumie w tym więzieniu i w niej było napisane właśnie, że uciekła z tego więzienia i też widzieliśmy na poprzednim odcinku, że Shrek zresztą zauważył to, że ona uciekła, więc to jest bardzo ważna informacja. Tutaj mamy drzewo szamana, tutaj w tym miejscu jest zaznaczone tym X-em i szczerze mówiąc myślałem nad tym, co dzisiaj zrobić na odcinku i wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby pójść do tego drzewa. Dlaczego? Dlatego, że możliwe, że ten szaman mi coś powie, ja chciałbym z nim w ogóle porozmawiać, wiecie, to jest może trochę ryzykowne rozmawianie z szamanem, jeszcze tym bardziej ogrów, no ale z drugiej strony w sumie co mi szkodzi, zetknęliśmy się ze Slendermanem, zetknęliśmy się ze Shrekiem, w sumie już nic mnie nie przeraża. No i tu mamy oczywiście trzecie, czyli więzienie ogrów, które jest zaznaczone na mapie i do którego raczej dzisiaj nie będziemy szli, bo nie wiem po co, ale może jeszcze w następnym odcinku pójdziemy. W każdym razie dzisiaj chciałbym pójść do tego szamana, bo uważam, że możemy naprawdę odkryć jakieś rzeczy, które mogą nam się przydać. Ja myślę, że drogę znam, więc nawet nie będę brał tej mapy, bo po co. Ja po prostu patrzę, tu zrobię sobie nawet taki balkonik, żebym miał po prostu widok na wszystko, a przy okazji mogę po prostu szybko się stąd wynieść. Tylko jeszcze zanim to, to ja zabrałbym sobie bardzo chętnie zbroję z tego powodu, że dlaczego miałbym nie skorzystać z jakiegokolwiek uzbrojenia. No i przede wszystkim ja też muszę w ogóle zdobyć jakieś diamenty i tak dalej, mam strasznie mały render dystans, że teraz to zauważyłem. I mam w ogóle złe ustawienia Minecrafta, teraz powinno być o wiele lepiej, dobra. I ogólnie to, no tak jak powiedziałem, potrzebuję diamentów, żeby po prostu jakąś lepszą zbroję zrobić, bo póki co mam tylko kilof diamentowy. To jest naprawdę niewiele, to jest tak naprawdę nic. Kilof diamentowy. To nie wiem, to można mieć w 10 minut od rozpoczęcia rozgrywki w Minecrafta, więc to jest totalnie nie, no, nieadekwatne do tego, co powinienem mieć po takim czasie, który już tutaj spędziliśmy, więc wydaje mi się, że powinienem przycisnąć i jednak zdobyć jakieś diamenty, więc może gdzieś tam poza odcinkiem przysiedzę, jakieś diamenciki pozdobywam i tak dalej, a póki co to chciałbym się przedostać do tego szamana, tylko kurczę, wybrałem sobie najgorszą chyba trasę, jaką mogłem wybrać, przysięgam, przez górę, przez sam środek góry i muszę się teraz wspinać na górę po to, żeby później schodzić, bo to i tak wyjdzie mi szybciej niż jakbym chciał chyba to obchodzić dookoła, tak mi się wydaje. Ale już jesteśmy prawie na szczycie, więc w sumie będzie w sumie luźno. Ja tak tylko dam wam taką informację dla chętnych, nie dla wszystkich, po prostu jeżeli ktoś chce, ponieważ ja sobie streamuję na Twitchu, więc jakoś tak biłem się z myślami od początku odcinka, czy mam o tym mówić, czy nie, ale są streamy na Twitchu w poniedziałek, piątek, poniedziałek, środę, piątek i sobotę, więc oczywiście zachęcam, żebyście wbili, ponieważ czy wszyscy mają wbić, nie wiem.
po prostu niech biją osoby, które chcą sobie posiedzieć i osoby, które nie będą mi tam pisać, a kiedy będzie wariatkowo, bo tam nie będzie wariatkowo, tam po prostu sobie gramy w różne inne rzeczy, więc jeżeli ktoś się nudzi w swoim życiu i nie ma co robić, to możecie tam wbić. Dobra, i tyle, koniec reklamy Twitcha, jakby... Tyle, koniec. Dobra, idziemy do tego drzewa. Czekajcie, tu przechodzimy przez tą górę. Już jesteśmy prawie po drugiej stronie, więc zaraz będziemy już chyba widzieć nawet to drzewo, tak mi się wydaje. Trochę ta trasa, że tak ujmę, się dłuży, ale już to jest chyba już tu gdzieś? Tak mi się kojarzy. Ej, nie wiem, się zgubiłem, ale chyba... Czy to jest tam gdzieś? To chyba jest gdzieś tam, tak mi się wydaje. Czekajcie, przejdziemy tutaj. To jest chyba tak, no albo nie. Kurczę, już nie wiem, szczerze mówiąc, ale dobra, zejdźmy tu. To jest najgorszy dzień w moim życiu, zdecydowanie. Dobra, widzowie, zebrałem te itemy, jesteśmy już tutaj w tym miejscu. Drugi raz musiałem tutaj lecieć, ale już zrobiłem cięcie i no kurczę, no nie wziąłem tej mapy i tak ze sobą w sumie, jak się zrespiłem w domu, w sumie mogłem zabrać, ale wydaje mi się, że to gdzieś tutaj jest to miejsce. Tak mi się kojarzy, że to tak, chyba tutaj to jest, uwaga. Tak, to jest tu, dobra, czyli dobrze trafiłem. Tylko obejdźmy to dookoła tak, jak ostatnio to obeszliśmy, bo w sumie nie ma sensu teraz tutaj wchodzić od tyłu, tak? Ja sobie to chciałbym od przodu ogarnąć. Troszkę się boję tej rozmowy z tym szamanem, aczkolwiek mam nadzieję, że uda nam się ją jakoś przeprowadzić sensownie i że on nie będzie jakoś negatywnie nastawiony do całej sytuacji. Minus jest tego taki, że ma tam tych swoich żołnierzy. O, jest tam. Minus jest taki, że ma tych swoich żołnierzy, jeszcze tyłem siedzi. Patrz na tą mapę. O nie, ja mu ukradłem tą mapę. No nie, to przecież ja dostanę taką pięścią w łeb tam od tych ochroniarzy, jak ja tam wejdę przecież. No ale dobra, wejdźmy tam powoli. Są ci ochroniarze? Ej, nie ma tych... A nie, są ochroniarze, o nie. A więc przyszedłeś. O nie, co jest? Co jest grane? Nie, skąd on wiedział, że ja tu jestem? No jestem, przyszedłem, ale... Na samym starcie chciałbym, no wiem, że ukradłem mapy właśnie, za to chciałbym przeprosić, ale przyszedłem tutaj w sumie w innym temacie, czego chcesz więcej. No ja chciałbym się spytać, dlaczego więzicie Milki, dlaczego ją ścigacie? To w sumie po to przyszedłem się spytać, nie? Tak, chodzi o Milki. Ja wiem, że uciekła, ale dlaczego wy ją ścigacie? Bo to jest jakby, no nie rozumiem tego trochę, czy to twoja... No trochę tak, nie? To trochę moja była, a poza tym wiecie, no tak, no nie wiem, no jakoś tak, jakoś się chwyciłem za tą sprawę i już tak jak brnę w to, no to wiem. Wiesz, to, no bo, no nie wyciągaj miecza, jakby, ja nie chcę nic zrobić złego, mogę nawet oddać swój miecz, nie chcę się bić, nie? Milki ma bardzo ważną wiadomość, okej, ale jaka to jest wiadomość? Jaką wiadomość? Tylko ona o tym wie, no dobra, ale to powiedz mi, ale ty wiesz, jaka to jest wiadomość, czy nie? Czy ona ma jakieś informacje, które wam są potrzebne? Może, a powiedz, jaki temat to jest w ogóle informacji, o co chodzi, to ja może będę wiedział, może coś pomogę i tak dalej, nie? Jak tajemnica, ja wiem... No jak nie powiesz mi, ale to ja bym chciał wam na przykład pomóc, a co, jak ja mam teraz jakby za dużo... No dobra, ale... Kurczę, słuchaj, tu chodzi o moją byłą i wiesz, jakby ona tu gdzieś jest, ona ma jakieś problemy i tak dalej, a po prostu wiesz, jakby chodzi mi o to, że jednak chciałbym, nie wiem, może jakoś pomóc czy coś tego typu, bo ta ochrona, no jednak wiesz, mnie tu straszy trochę, nie? Nie ma opcji. Nie, jak się nie... A, proszę mnie nie bić, bo jeszcze ochrona mnie zaatakuje. Wyjdź, ale kurczę, ja chcę po prostu wiedzieć, jaki to jest temat. Może ja mam też te informacje, może ja też wiem coś w tym temacie i może nie tylko Milki wie, więc Milki wie, o co chodzi. No i co, i teraz zapytaj, ale jak ja mam się jej zapytać, jak ja nie mogę jej znaleźć? Ja ciągle chodzę jej śladami i nie mogę jej dogonić, bo ciągle ją przestraszycie, ciągle gdzieś ucieka. Daj, nie wiem, przestańcie ją gonić, dajcie mi z nią porozmawiać na przykład, to może ja się dowiem i wam pomogę, co? Czy nie? Trudno. Dobra, wiesz co? Wiesz co, ja nie wiem, gdzie ona jest. No ta w sumie wam uciekła. Dobra, to nie wiem, przestańcie ją gonić. Ja ją pójdę jej śladami. Ała, dobra, już wychodzę, wal się. No dobra, widzowie, czyli krótko mówiąc, nic się nie dowiedzieliśmy tak naprawdę w sumie z tej rozmowy i w sumie nie przebiegła ona tak, jak liczyłem, że przebiegnie. Ale już nie chciałem tam dłużej przebywać, bo bałem się w sumie tego, co może się ze mną stać, podczas kiedy sam jest dwóch ochroniarzy napakowanych, jakimiś kurczę zbroje, jakieś miecze i tak dalej, więc w sumie nie dowiedziałem się niczego ważnego, co... Trochę mnie smuci, szczerze przyznam, no bo jednak liczyłem na to, że jakoś się tutaj dogadam z nimi i tak dalej. A wychodzi na to, że no na dogadanie tutaj szans niestety nie ma. Ła! Co jest? Nie, dlaczego mnie ten szaman goni? Zostaw mnie, wywalaj z mojego... Dobra, już. Nie, co jest z tym szamanem nie tak? Co jest z nim nie tak? Nie, proszę mnie zostawić. Nie chcę tutaj walki. Proszę mi dać święty spokój, ja
ja już wracam. Dobra, słuchajcie, ten szaman jest niebezpieczny. Jak się jeszcze raz się zobaczę, to się źle skończy. Okej, dobra, nie widzę, jak chcę się jakoś z nim dogadać. A ja teraz wychodzi na to, że się niespecjalnie będę mógł dogadać nawet, bo on nawet nie chce mnie tutaj widzieć. Nie, to się źle dzieje po prostu. Źle się dzieje, widzowie. I nie widzę za bardzo rozwiązania tej sytuacji. Najbardziej to chciałbym porozmawiać z Milki, bo skoro ona ma jakieś informacje, może ona jest w stanie mi ich udzielić. Nie wiem, dlaczego ona je ukrywa też. To może być jakieś ważne informacje, skoro ona je ukrywa przed całymi tymi ogrami i tak dalej. Ale po co te ogry chcą tą informację od niej? Dlaczego akurat ona ma te informacje? Nie wiem totalnie. Jakby myślę, że powinienem znaleźć jakiś sposób, dzięki któremu będę mógł się jakoś dogadać z tymi ogrami. Bo wydaje mi się, że... wszystko ma swoją cenę, wiecie. Wydaje mi się, że jednak jest jakaś możliwość dogadania się na jakiejś płaszczyźnie, że ja im powiem, słuchajcie, mam tutaj dla was to w zamian za to i wiecie, i może jakoś się dogadamy, tylko za bardzo nie wiem, jak mam z nimi negocjować i co mam im zaproponować. No ale przemyślę, to możecie dać swoje propozycje w komentarzach i może w następnym odcinku pójdę i jakoś z tym szamanem postaram się dogadać, albo może pójdę do Shreka, może Shrek będzie bardziej skory do rozmowy czy coś, nie wiem. To się zobaczy w następnym odcinku, w każdym razie na dzisiaj to będzie na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, cześć, pa.